Przepraszam, dzień dobry. Co by chciał pan otrzymać w spadku? W sensie od tatusia? No, na przykład. Ale ja już mówiłem, że jestem niewinny. Ja to wszystko w sądzie powiedziałem. Ja w ogóle nie wiem, jak to się stało. Nie mam zielonego pojęcia, jak mu ten toster wpadł do wanny. Ja jestem oczyszczony z zarzutów. Ja jestem kompletnie niewinny. Proszę to skasować. Do widzenia. Masz ci los. Co by pan chciał dostać w spadku? O, w spadku, to proszę pana tak. Od ojca to bym chciał dostać Merola. Od matki tę działkę pod lasem. Od stryja Wacka kombajn Bizon Sapo S140, a od dziadka szklane oko. Po co panu szklane oko? A brelok na klucze bym se zrobił. Pozdrawiam. Czy może pan powiedzieć nam, co chciałby pan dostać w spadku? Panie, weź mnie pan nie wkurwiaj, proszę pana. Błagam, wszystkie pieniądze przepisała Rydzykowi, matka wyrodna, wszystko, kasę, proszę pana, samochód, proszę pana, szklarnię. Ja się pytam, po co im ta szklarnia, panie, no chyba o górę będą tam kisić. Idź pan. Przepraszam, co by pan chciał otrzymać w spadku? A mogę pozdrowić znajomych? No pewnie, śmiało. Cze mordy, mówiłem, że będę sławny. No, Czesiek, bierz Dominikę, wpadaj do mnie dzisiaj na Melinę. Tylko weź bomboksa i korkociąg, bo mi ktoś zajebał. Esa! Dziękujemy. Można? Tak. Proszę pana, co by pan chciał otrzymać w spadku? Zasadniczo uważam, że dziadzio sam zdecyduje. Istotne jest tylko to, żeby Mareczek i ta jego wywłoka nic nie dostali. Bo to jest tak, jak dziadzio żył sobie sam, to nikt kurwa nim nie interesował, proszę pana. A tu nagle, jak jest choroba się pojawia, to też do pomocy nikogo nie ma, nie? Tylko w ostatniej chwili, jak już wiadomo, że dziadka już nie będzie, to przychodzą kurwa i szukają, nie? Po kątach wszystkiego. I to są kleszcze, nie ludzie, proszę pana. To są kleszcze na mosznie konia, proszę pana. Moi drodzy, moi mili, Rafał Rutkowski i Piotr Głowacki. Zapraszamy na film. Masz ci los. Po chuj będziecie na deszczu stali. Dokładnie. Idźcie do kina.